Pamiętacie Susan Boyle? Byla brytyjskiego mam talent / Historia Susan Boyle pokazuje, że występ w telewizyjnym talent show faktycznie może odmienić życie. Po tym, jak stała się sensacja brytyjskiego mam talent, usłyszał o niej cały świat. A jej brawurowe wykonanie utworu i dramat Dream stało się hitem sieci. W kolejnych latach dużo koncertowała. A dzięki sympatii Brytyjczyków intensywnie działała także w innych dziedzinach. Zobacz też, tak dziś wygląda trzylatek, który recytował pana Tadeusza w Mam Talent. Zaraz będzie poważnym nastolatkiem. Gdy Susan Boyle pojawiła się na scenie Mam Talent, jurorzy i publika potraktowali ją z dystansem. Co wynikało z jej ówczesnego wizerunku? Po oszalamiającym sukcesie wiele się jednak zmieniło. A piosenkarka, już jako multimilionerka, zaczęła korzystać z pomocy stylistów i profesjonalnych fryzjerów. Wielu było zaskoczonych, jak kobieta rozkwitła od czasu telewizyjnego sukcesu. Dziś Susan ma 61 lat i coraz rzadziej pojawia się w mediach. Jeszcze w 2021 roku zapowiadała udział w jednym z projektów i wystąpiła podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Tokio. Jednak od tej pory na jej instagramowym profilu zapanowała cisza. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na co dzień Boyle mieszka w Szkocji i brytyjskie media informowały, że wciąż jest singielka. Mówiło się, że w świecie show biznesu nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jednak na razie o jej wielkim powrocie jest podejrzanie cicho. Ostatnie zdjęcie Susan na jej instagramowym profilu opublikowano w listopadzie 2021. Dlatego wielu się zastanawia, jak teraz wygląda sensacja brytyjskiego talent show. Nieoczekiwania w rozwiklaniu tej zagadki pomógł jeden z hoteli, w którym ostatnio gościła. Na facebookowym profilu dobytku opublikowano zdjęcie, na którym uwieczniono, jak się teraz prezentuje 61-latka. To był ogromny zaszczyt móc ponownie gościć Susan Boyle w Knock House. Susan to wspaniała kobieta i mamy nadzieję, że jeszcze do nas wróci, napisano. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Bardzo się zmieniła.